Dzień dobry. 28 września 2019 roku Polacy zdobywają brązowy medal na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej. Wspaniały mecz, wspaniałe widowisko, bardzo emocjonujące. Bardzo często w tym meczu było tak, że raz prowadzili Polacy, raz prowadzili Francuzi. Obie drużyny bardzo często przez dłuższe fragmenty tego spotkania szły łeb w łeb, ale to jednak Polacy ostatecznie wygrywali sety, wygrali set pierwszy, wygrali set drugi, wygrali set trzeci i cały mecz wygrali 3-0. Zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej. Pierwszy medal na Mistrzostwach Europy od 2011 roku. Bardzo ważny jest ten medal, ale jeszcze ważniejsze od tego medalu jest to, że drużyna udowodniła to, że jest w stanie się podnieść, że jest w stanie się podnieść po tym meczu, ciężkim meczu ze Słowenią. I tak naprawdę, mimo wszystko, te mecze były w pewnym sensie podobne do siebie, jednak ostatecznie tym razem to jednak Polacy wygrywali te sety i mają zwycięstwo. To jest bardzo ważne przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, żeby nasi siatkarze mieli taką świadomość, że są w stanie te trudne momenty przezwyciężyć i wygrać swoje spotkania. Gratuluję. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.